normalnie, to wiesz, ona jest wszystko skrzyptowane. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest dzień, w którym prowadzę szkolenie, bo poza rzeczami, które robimy w internecie w mojej firmie Chmurowisko, czyli blogi, YouTube, webinary, i poza projektami, które robimy różnych firm, robimy też szkolenia. Raz na jakiś czas robimy szkolenia otwarte. I dzisiaj wprawne oko zobaczy, że jesteśmy w innym miejscu niż zawsze, bo zawsze robiliśmy to na 32 piętrze Warsaw Trade Tower. Tym razem również jesteśmy w Warsaw Trade Tower, ale na 39 piętrze. Dziś krótki odcinek o tym, jak się przygotować do szkolenia od strony organizacyjnej. Nie merytorycznej, bo to jest inny temat, ale organizacyjny. Więc pierwsza i podstawowa rzecz, potrzebujemy jakiejś sali, w której to zrobimy. I my tutaj postawiliśmy na jakość i na efekt, niż bardziej na koszt, ponieważ moglibyśmy tą salę mieć taniej. Ta kosztuje około 2,5 tysiąca złotych, coś koło tego. Natomiast dla samego efektu, o tam przez smog wyłania się Stadion Narodowy. Było warto, więc pojawiam się w sali wcześniej, przed 8, bo zaczynamy o 9, a tak naprawdę mamy godzinę 7:40 w tej chwili. I jeszcze jestem sam, potem pewnie dołączy do mnie Marcin. Zaczynamy przygotowania, bo mamy pełną torbę różnych rzeczy, od certyfikatów, przez notesy, przez stojaczki z nazwiskami, więc trzeba to wszystko przygotować, żeby to potem było możliwe do używania przez uczestników. Ja w tej chwili biorę się do pracy, a ciebie zostawiam z widokiem na Warszawę. I mamy już godzinę 8:25. Wszystkie rzeczy są jeszcze złożone, czyli tu mamy poukładane nasze notesy i długopisy dla uczestników. Tam mamy postawione karteczki, które będą stały przed uczestnikami, aby też wiedzieli, który mają login do swojego laboratorium. Mamy też zasilacze, których brakowało. Tu leżą certyfikaty, które czekają na koniec szkolenia. Komputer i właśnie tak. Są już pierwsi uczestnicy. Cześć Krzysztof. I ostatnie pół godziny warto spędzić na już chillaucie, rozmowę z uczestnikami i po przygotowaniu się z ostatnimi detalami, więc tak to teraz wygląda. Więc zaczynamy nasze dzisiejsze szkolenie. To jest szybki najazd na Wikipedię. Dobry. I mamy już godzinę 12:39, kończymy pierwszą część i wychodzimy na obiad. Tak. To nie Łukasz? Oczywiście. I za chwilę zaczynamy najtrudniejszą część szkolenia. Cześć. Zaczynamy najtrudniejszą część szkolenia, czyli część poobiednią, którą trzeba w jakiś sposób zaadresować. Ale to jeszcze tak. I skończyliśmy właśnie na dzisiejszy dzień. Tylko muszę jeszcze zrobić jedno ujęcie. Jak było? Świetnie. Pod kamerę. Miruś, jedna prośba. Pozdrowisz mojego kolegę, z którym ćwiczę na sali CrossFit, no, na imię Leszek. To sam. Jest twoim wielkim fanem i bardzo ci dużo zawdzięcza. W związku z tym na blogu najlepiej pozdrowienia dla niego. Leszku, pozdrowienia ode mnie. Leszku z Gorzowa. Leszku z Gorzowa, pozdrowienia ode mnie. Zobaczcie jeszcze widok Warszawy. I już jesteśmy po szkoleniu, więc mamy godzinę około 18:30. Jeszcze się spotkaliśmy z Marcinem. I drugi Marcin tam idzie. Cześć. Więc sytuacja jest taka, że Marcin musi być o 18:30 na dworcu, więc żeby nie tracić czasu na siedzenie na spotkaniach, to sobie po prostu idziemy. Idziemy na dworzec. A wyszło nam z tego w sumie 3M. Marcin, Mirek, Marcin. No tak. Wróciłem właśnie do domu. Po pierwsze znalazłem książkę, moją ulubioną książkę temat przedsiębiorczości. Must read dla każdego przedsiębiorcy. A po drugie, dzisiaj publikuję nowy projekt na kanale Miroburn. Nowy projekt, który zrobiliśmy z Ludwikiem. Odcinek numer 1 programu roboczej nazwie właśnie tak, albo Lubomir. Właśnie idzie w formie public i klikamy na publish. Spotkałem się więc z Ludwikiem.
Jednym z ludzi, których ekstremalnie szanuję i uwielbiam go słuchać, z nim przebywać, z nim rozmawiać, po prostu niesamowity człowiek, jeżeli chodzi o to, jak żyje, jakich narzędzi używa do życia, jak prowadzi swoje życie. I postanowiliśmy zebrać pewne rzeczy, których używaliśmy w ostatnim czasie i opowiedzieć o nich online, pokazując je dokładnie, na przykład tą książkę, na przykład Amazon Alexa, na przykład kawę Pluton i parę innych rzeczy. Żadnych sponsorów, żadnego bullshitu i żadnych cięć. Odcinek trwa 38 minut i 50 sekund. Jest duża szansa, że jeżeli śledzisz ten vlog, to już pewnie ci się pokazało na YouTubie, natomiast zapraszam bardzo serdecznie. A teraz chcielibyśmy z Ulą, cześć Ula, opowiedzieć wam o tym, jak zbudować biznes, wzorując się na Tesli i innych biznesach Elona Muska, i który ten model ja też używam u siebie. I nawet dzisiaj go pokazywałem. Serio. Jest taki blog w internecie, się nazywa Wait But Why. Naprawdę jeden z najlepszych blogów, jakie są na świecie. Bardzo rzadko wypuszcza Tim Urban swoje wpisy, ale jakie wypuszcza, to są wpisy, które mają po kilkadziesiąt tysięcy słów. Plus obrazki, plus dokładnie opisane rzeczy. I ten wpis akurat mówi o połączeniu mózgu z komputerem i Tim bardzo ładnie wszystko opisuje, jak to się robi. Nie przeczytałem jeszcze całego, natomiast jest taki bardzo jeden fajny aspekt, gdzie autor pokazuje, jak budować model biznesowy metodą Elona Muska. I już pokazuję, o co chodzi. Więc sprawa wygląda następująco. Startujemy w punkcie X. I to jest punkt, w którym nie mamy znajomości, nie mamy finansów, ale mamy pomysł na biznes. Pomysł na coś, co zmieni świat na lepsze. I to może być mała zmiana, nasz cel. Na przykład sprawimy, że wszyscy ludzie będą stali, a nie siedzieli. Albo to będzie osadzenie ludzi na Marsie, żeby mogli sobie tam żyć. Albo to będzie wprowadzenie samochodów elektrycznych, które zastąpią samochody na ropę i benzynę, żeby świat był czystszy, żeby ludzie żyli lepiej. Nasz cel. I teraz od tego miejsca do tego jest dość daleka droga. I część biznesu działa w ten sposób, że całkowicie nie ma tego. I nie ma w tym nic złego. Czyli biznes pracuje nad tym, żeby znaleźć jakiś model, który przynosi dochody. I większość tych dochodów wpada do kieszeni udziałowców. Nie ma w tym nic złego, tak działa świat. Ale co jest ciekawego w Elon Musk formule? Już tłumaczę. Aby dojść od miejsca X do Y, trzeba zrobić bardzo dużo rzeczy. Zbudować fundusze, zmienić pewną gałąź przemysłu, biznesu i tak dalej. Na co potrzeba? Finansów, wpływów i innych rzeczy. Ludzie muszą zacząć myśleć w inny sposób. Więc ta formuła polega na tym, że znajdujemy model biznesowy, który przynosi nam pieniądze. I nie pieniądze związane stricte z tym, ale pieniądze z czymś, co jest bliskie naszej branży. Coś, co pozwoli finansować innowacje. Czyli, że nasze usługi, nasze produkty będą w stanie się rozwijać. Na początku nie będzie to może za bardzo profitowe, natomiast te pieniądze, które zarabiamy na co dzień, pozwalają nam finansować coś większego. I te coś większego zmienia daną branżę. I teraz, mając model biznesowy, który przynosi pieniądze, w połączeniu z zmianą, w połączeniu z całą strategią, dochodzimy w końcu do punktu Y. Ale bez tej innowacji, którą chcielibyśmy wprowadzić w dowolnym biznesie, na przykład chcielibyśmy latać, fruwać, robić cokolwiek innego, jest nam bardzo ciężko dojść do punktu Y. I pytanie się pojawia następujące, jak zrobić to? Spójrzmy na chmurowisko. Chmurowisko, sytuacja wygląda taka, że naszym głównym celem jest to, aby wszystkie firmy w Polsce i później na świecie zaczęły używać usług w chmurze publicznej, aby mogły zmieniać świat w lepsze miejsce. I żeby to zrobić, dążymy do tego, żeby nie było własnych data center, ludzie nie kupowali własnych serwerów, tylko zaczęli używać usług w chmurze. Natomiast żeby to zrobić, musi się zmienić ekstremalnie całe nasze społeczeństwo, żeby zacząć myśleć o chmurze tak samo jak o prądzie, czyli nie budujemy już własnej elektrowni, ale korzystamy z elektrowni osób, które to robią, z wielu powodów. Na przykład dostawcy chmury są głównie zasilani już w tej chwili ze źródeł energii odnawialnej, dodatkowo usługi, które dostarczają, są ekstremalnie innowacyjne, dzięki temu jest szybciej zmienić świat na lepsze, znaleźć leka na raka, polecieć w kosmos, inne dziwne rzeczy dzięki chmurze. I naszym głównym celem jest to, żeby więcej firm używało tej chmury. No ale żeby zrobić tę zmianę, potrzebujemy bardzo dużo. Potrzebujemy docierać na poziomie zarządu wielkich firm, potrzebujemy współpracować z olbrzymimi dostawcami, potrzebujemy współpracować z rządami różnych krajów. I w tej chwili małe żuczki, takie jak my, mamy z tym duży problem.
z różnych powodów. Więc nasz cel jest taki w tej chwili, żeby zacząć zarabiać pieniądze, aby zacząć produkować i produkty, i usługi, i też docierać do odpowiednich osób przez media, żeby wywołać olbrzymią zmianę w naszej całej branży. I potem na bazie tego dochodzi do punktu Y, mając wiedzę, znajomości, finanse itd. Jak to zrobić? W sposób bardzo prosty, który dzisiaj widzieliście. Szkolenia, projekty, konsultacje, media. Więc my w tej chwili robimy różne małe rzeczy, żeby właśnie móc jak najwięcej tego robić i ściągać do naszej firmy najlepsze talenty. Czyli mamy już w tej chwili Damiana, niedługo dochodzą do nas kolejne, raz, dwa, trzy osoby, które ogłosimy już bardzo niedługo, żeby mieć u siebie najlepszych talentów, aby potem powiedzieć: słuchajcie, chcemy zmienić rynek, pomóżcie nam w tym. Wy jesteście najlepsi, więc spróbujmy coś dobrego wymyślić. Nie wiemy, czym to jest jeszcze, to jest dla nas znak zapytania, ale wiemy, jak generować te pieniądze, które będą nam sponsorowały innowacje. I to w sumie tyle. Zradziłem całą strategię firmy Humrowisko, więc takie życie. Ale też wierzę, że takie właśnie informacje pomagają światu zmieniać na lepsze, gdy ludzie się dzielą swoimi pomysłami biznesowymi i tak my działamy. W tej chwili produkujemy income do firmy, bardzo mało sobie wypłacamy z Damianem, o wiele mniej niż ja sobie wypłacałem w tamtym roku, bardzo mało. I w sumie chyba o wiele mniej niż zarabiałem przez ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć prac ostatnich. Ale właśnie po to, żeby ten sam na tym samym początku zebrać odpowiednie fundusze, aby można było rozwinąć tę innowację. Począłem też poczytać na przykład, jak wygląda formuła Tesli albo formuła SpaceX. Bardzo ciekawe. Więc dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że to, co przed chwilą powiedziałem, wpłynie też na Twój pomysł, na Twój biznes w przyszłości, żeby to robić. Nie trzeba startować bardzo, można zacząć od szkoleń, konsultacji, potem to rozwijać. W celu, żeby właśnie wdrażać więcej innowacji w swoim biznesie. To nie musi być innowacja technologiczna, może być to innowacja w innym aspekcie, natomiast ta innowacja jest kluczowa, żeby nasz cały świat posuwał się w dobrym miejscu. Tak więc, dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia.